Adrianna Płaczek, jesteśmy tuż po meczu z Angolą i dodajmy zwycięskiego meczu dla Polski, no i odniesionego w tak dramatycznych okolicznościach. Tak, cieszymy się bardzo, że po tak ciężkim i dziwnym spotkaniu, jakie dzisiaj było, wychodzimy zwycięsko. Wróciliśmy tak naprawdę z dalekiej podróży, przegrywałyśmy już 6 bramkami, ale tak jak zawsze powtarzam, gramy od pierwszej do ostatniej minuty i doprowadziliśmy do remisu, wygrałyśmy po dramatycznej końcówce po rzutach karnych i jesteśmy bardzo szczęśliwe. Ada, to chyba podwójnie jesteś dzisiaj szczęśliwa, bo dzisiaj twoje są urodziny. Tak, cieszę się bardzo, że zespół sprawił mi taki prezent urodzinowy, ale martwi mnie trochę sytuacja, bo straciliśmy w tym meczu dwie ważne zawodniczki, nasze kołowe, i mam nadzieję, że wrócą szybko do zdrowia i nie stało się nim nic poważnego. A czy byłyście zaskoczone tak brutalną grą Angolanek, czy raczej byłyście na to przygotowane? Wiedziałyśmy, że Angolki grają całkiem inny handball niż europejski. Oglądałyśmy wideo, przygotowałyśmy się do tego spotkania, ale nie sądziliśmy, że w tak brutalny sposób dla nas się skończą te spotkania. A w czym tkwi tajemnica tego obronionego rzutu karnego? Czym tkwi tajemnica? Przede wszystkim skupiłam się na tym, bo ta zawodniczka podchodziła trzeci raz do spotkania, ale pomodliłam się w sercu do mojego świętej pamięci dziadka, który jest zawsze ze mną, i myślę, że to był taki klucz, który mi pomógł. Jutro jeszcze musi nastąpić ostatnia wasza mobilizacja w turnieju, bo będzie mecz o Puchar Prezydenta IHF. Tak, teraz chwila radości, odpoczynku, regeneracji i jutro będziemy walczyć, aby wrócić do Polski z Pucharem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.